druga konferencja Akademii Piłki Nożnej przeszła do historii. Jak trener oceni jej przebieg? Ja myślę, że każda taka inicjatywa niesie w sobie olbrzymie korzyści szkoleniowe. Po pierwsze ze względu na merytoryczny aspekt, czyli możliwość przekazu pewnej wiedzy. Dziś nie należy oceniać, czy to jest wiedza najlepsza, czy nie najlepsza, natomiast na pewno jest to wiedza potrzebna. Mam świadomość tego, że w takiej konferencji biorą udział trenerzy z różnymi kwalifikacjami zawodowymi i myślę, że każdy z nich w takiej imprezie znajduje tą cząstkę, którą będzie mógł wszczepić za chwilę w strukturę swojej pracy szkoleniowej. W jaki szczególny sposób taka konferencja wpływa na trenerów, na ich pracę? No, tak jak wspomniałem, myślę, że to jest dość istotny wkład szkoleniowy. Po pierwsze, prowokuje do edukacji, prowokuje do otwartości, prowokuje do tego, by nie zamykać się w zupełnie niepotrzebnej, często szkodliwej rutynie. Zmusza do poszukiwania, zmusza również do prawidłowego interpretowania wiedzy, którą się otrzymuje podczas spotkań. Oczywiście nie wspomnę tu o sobie, bo ja nie jestem wybitnym trenerem, ale dzisiaj swoje prelekcje miały osoby, które naprawdę są wyjątkowymi fachowcami w tym, co robią. Z pana wypowiedzi wynika, że z wykładów jest pan zadowolony, a jak z organizacji konferencji? Bardzo dobrze, wie pan, mnie ujmuje zawsze profesjonalizm organizacyjny, który jest bardzo fajnie połączony z pewną skromnością, czyli z brakiem, można powiedzieć, takiego kolokwialnie powiem, nadęcia, prawda? To nie o to chodzi, żeby poziom marketingu i reklamy przerastał poziom merytoryki, wprost przeciwnie. To ważne, że ta konferencja ma swój wymiar merytoryczny, szkoleniowy, a poziom organizacyjny jest adekwatny do tej merytoryki. Panie, chciałbym zapytać się, jak tego typu konferencje wpływają na przyszłość polskiej piłki? Wie pan co, reprezentuję klub, w którym jesteśmy organizatorem również konferencji szkoleniowej o trochę większej liczebności uczestników, ale to już jest nasz kolejny projekt, więc mamy troszkę bogatsze doświadczenie. No ja jestem przekonany o tym, że wiedza, którą my wspólnie przekazujemy, ale jednocześnie którą otrzymujemy, którą się dzielimy, no to jest, myślę, milowy krok do budowania poprawności szkoleniowej w całej Polsce, co tym samym powinno przynieść korzyść na każdym etapie szkolenia, również etapie reprezentacyjnym, czyli tym, który dzisiaj reprezentował pan trener Wleciałowski. Właśnie, a nie ma przeszkód tego typu, że na przykład Lech Poznań przekazuje swoją wiedzę innym osobom, innym, tak jak teraz GKS-owi Tychy? Wie pan co, ja już dawno wyszedłem z takiego poziomu bycia poetą, który swoje wiersze chowa do szuflady. Oczywiście każdy z klubów wypracowuje swój model gry, swoją strategię szkolenia. Ja dziś w swojej prezentacji podzieliłem się pewnym wycinkiem naszej pracy, wycinkiem ogólnym, który każdy z klubów może zastosować w ramach dopasowania tej wiedzy do możliwości, które są do zrealizowania. I to jest, myślę, dość istotne. Tu nie ma chyba przeciwwskazań, byśmy wspólnie dzielili się zdobytymi doświadczeniami, bo im większa konkurencja, im większy poziom, tym większa konkurencja, tym wyższy poziom.